Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marian Turski. Jestem przewodniczącym rady tego muzeum. Jednym z tych, co tak wymyślili kiedyś koncepcję tego muzeum. Zabieram wam tylko jedną minutę, ponieważ nie mogłem tu nie przyjść, żeby nie przywitać tego człowieka. Powiem dwa słowa tylko. Na jubileusz księdza Adama napisałem kilka słów i chciałem z tego zacytować jedną sprawę. W tym roku odszedł Karol Modzelewski. Po Karolu jest to ostatni wielki autorytet, przynajmniej dla mnie, na polskiej ziemi. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, ponieważ jesteśmy w Muzeum Historii Żydów, chciałbym użyć jednego wyrażenia, jakim posługiwali się ci, którzy w większości tym językiem mówili przed wojną, ci, którzy zamieszkiwali te ziemię, czyli w języku jidysz. W języku jidysz jest powiedzenie, które brzmi niby swojsko, amencz, czyli z niemieckiego człowiek. Ale amencz w języku jidysz oznacza człowiek przez duże C. To jest humanista, to jest właśnie amencz. Witam i cieszę się i mam nadzieję, drogi księże Adamie, że w przyszłości również nasza ambona będzie księdzu służyć. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Anna Dziuldzikowska, reprezentuję Tygodnik Powszechny i mieli Państwo okazję zobaczyć fragment filmu. Fragment filmu, który powstaje o księdzu Adamie Bonieckim. W związku z tym muszę tutaj niestety dopełnić pewnych formalności. Mianowicie z nami na sali dzisiaj jest ekipa filmowa. Tutaj właśnie przychodzi operator. Jeżeli ktoś z Państwa nie zechciałby się znaleźć na filmie o księdzu Adamie Bonieckim, to bardzo bym prosiła w tym momencie o podniesienie ręki. Operator będzie omijał te miejsca. Natomiast zawsze spotykam się właśnie z taką reakcją. Tak więc jak rozumiem, wszyscy z Państwa chcą się znaleźć w filmie, który, miejmy nadzieję, niedługo się ukaże. Szanowni Państwo, w imieniu organizatora Tygodnika Powszechnego zapraszam Państwa na spotkanie. Oddaję głos Ani Wacławi Korpik. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo ciepło na spotkaniu z księdzem Adamem Bonieckim, redaktorem seniorem Tygodnika Powszechnego, Marianinem i autorem wielu znakomitych książek, w tym najnowszej książki wydanej nakładem wydawnictwa Znak, Strefa Dobrego Zasięgu, zbiór zwartych tekstów księdza Adama Bonieckiego, edytoriali, które ukazały się w Tygodniku Powszechnym. Na pewno Państwo pamiętają wcześniejszy tom Połączenie odebrane z edytorialami oraz książkę Abonent chwilowo nieosiągalny. Widzę pewną konsekwencję w doborze tytułów. Tak, no Abonent to jest innego typu książka kompletnie. Tak, tak, wiemy. Natomiast dobór tytułów jest konsekwentny. No. No i duży potencjał też jest w tej nomenklaturze. Zestaw słuchawkowy podłączony na przykład. O sztuce dobrego spowiadania. Teksty podzielone w tej książce na, można powiedzieć, obszary problemowe są równocześnie zapisem tego, czym na co dzień żyjemy, co nas bulwersuje, co nas porusza, o czym rozmawiamy w swoich domach, co się składa na nasze troski, można powiedzieć. Ksiądz potrafi jednak te tematy wynieść na pewien poziom uniwersalny, poziom pogłębionej refleksji i czytając je, zwłaszcza w takim zbiorze, w takiej pigule, bo przecież nie pigułce, zastanawiałam się, czy jest jeszcze coś, co potrafi księdza zaskoczyć. Czy ksiądz się jeszcze czemukolwiek dziwi? Tak, no zdziwienie jest początkiem mądrości i dziwię się
ciągle dziwię się właściwie, ale dziwię się może inaczej niż dziwiłem się w dzieciństwie, ale dziwię się oczywiście, że zaskoczony jestem wieloma rzeczami. To myślę, że dopiero jak już zaawansuję w starczej tej tempocie, to wtedy się przestanę dziwić. Ale na razie dziękować Bogu się dziwię. Ale co ostatnio księdza zaskoczyło? Ostatnio? Może być przedostatnio. Nie, ostatnio powiem, że tyle ludzi przyszło na to spotkanie. Tego się nie spodziewałem, bo to właściwie już mogliby się znudzić. Nie, bo to ten sam autor, ten sam rodzaj literacki, więc to jest takie zdziwienie radosne, cudowne. No, strasznie miło jest oczywiście, jeżeli tyle osób jest, które chcą się spotkać. Tak, no, takie drobne zdziwienia, no ale życiowo ważne. Lubi ksiądz pisać te teksty, te edytoriale? Czy to jest łatwe? No spróbuj to, zobacz. No jest trudno bardzo, to jest, zresztą to jest taka funkcja, nie wiem, w Polsce, nie wiem, czy istnieje taki pracownik redakcji, ale redakcje na Zachodzie mają edytorialistę, który nieźle zarabia, pisze tylko edytoriale. I za tą płacą to jest straszliwie trudno. To trzeba być rzeczywiście wybitnym dziennikarzem, żeby to pisać. Tak, no jest to trudne oczywiście, dlatego że z różnych powodów. Przede wszystkim, że trzeba coś powiedzieć ważnego w 4000 znaków. Ani trochę więcej. No ale to felietoniści też mają takie limity. Druga rzecz, że no, że jest to prawdopodobieństwo, że to jest taka wizytówka pisma, nie? Czyli się musi rzeczywiście postarać, żeby nie pisać jakichś banałów, jakichś. Jest trudno, to jest. No, proszę spróbować, to państwo zobaczą, czy to jest łatwo, czy trudno. Nie jeden napisać, tylko pisać co tydzień przez ileś lat, nie? No, nie nudzi się księdzu, jak zauważyłam. Nie, zupełnie, to jest. Ponad połowa, chociaż nie liczyłam dokładnie, ale bardzo dużo tekstów w tomie Strefa Dobrego Zasięgu poświęcona jest sprawom Kościoła, oczywiście Tygodnik Powszechny, Katolickie Pismo. Ale nie tylko z tego powodu. Chcę zapytać, co jest zdaniem księdza celem Kościoła dzisiaj w Polsce? Do czego Kościół w Polsce dąży? Nie rozumiem pytania, dlaczego w Polsce. Jest jeden cel Kościoła i w Polsce, i w Chinach, i wszędzie. Jawnego i podziemnego. Kościół ma doprowadzić ludzi do spotkania z Bogiem. To jest jego funkcją. A wszystko, co ponadto jest, już nie powiem, że od diabła jest, ale jest takie czynności towarzyszące, które mogą być, mogą nie być. No to, ale żeby... No tak mówiąc całkiem głęboko teologicznie, że Kościół to jest realizacja tego, co Pan Jezus powiedział, jestem z wami aż do skończenia świata. Nie znam przez swoje słowo, które jednak Kościół coraz lepiej rozumie. To można by o tym długo mówić, jak się kształtowała nauka Kościoła w oparciu o słowa Pana Jezusa. To jest fascynująca historia teologii, to jest fascynująca wiedza, jak coraz lepiej rozumie chyba Ewangelię i stale ją odczytuje i komentuje. To jest Eucharystia, są sakramenty, to jest przestrzeń wiary, zupełnie inaczej się tego nie da zrozumieć. I wreszcie jest to wspólnota, która rodzi świętych, bo jednak Kościół wydaje świętych. To nie znaczy, że poza Kościołem nie ma świętych ludzi, ale Kościół jest tym, powinien być tym miejscem, który sprzyja rozwojowi świętości. Czasami to jest, to są sytuacje, gdzie patrzymy tam na życiorysy świętych ludzi, jak oni traktowali tego nieszczęsnego świętego jak psa, a potem go kanonizowali. Ale koniec końców jest to coś takiego, że Kościół rodzi świętych ludzi, którzy budzą szacunek, podziw i są ważnymi postaciami w historii ludzkości. I to jest funkcja Kościoła. Czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, czy na Księżycu, a że Kościół aktualnie
realizuje ten swój cel, angażując się w jakieś inne sprawy, to jest problem, mi się zdaje, personelu naziemnego Kościoła. Że to są ludzie, którym się wydaje, że największą przeszkodą do zbawienia jest gender na przykład. No więc walczymy z gender, czy że jakieś inne tam zagrożenia moralne. Ale to są takie przejściowe prądy. To jak już tak długo się żyje, jestem księdzem już ponad 60 lat, więc już się napatrzyłem tych różnych prądów takich w Kościele, które coś stawiały w centrum i potem to coś odpływało dalej. Ale to jest sprawa no, świętości jednak, tak mówiąc językiem kościelnym, pobożnym, ale chyba zrozumiałem. No tak, oczywiście pytanie się wzięło z tego, że narzędzia, jakimi Kościół w Polsce jednak, ponieważ akurat ten mnie interesuje najbardziej, prowadzi ludzi do świętości. Dobór środków prowadzących do świętości jest szalenie, bym powiedziała, oryginalny. Na przykład język, jakim Kościół mówi o mniejszościach, a biskup Jędraszewski, który mówi o zwalczaniu zarazy, już mniejsza o to, czy tęczowej, czy jakiejkolwiek innej, no ale wiadomo, że zaraza to jest coś, co trzeba zwalczyć w taki czy inny sposób. Proboszcz, który wzywa policję do kościoła, bo chłopiec hostię schował do kieszeni. Nie jestem pewna, czy to jest cel, czy tak samo możemy myśleć o celu, o którym ksiądz przed chwilą mówił. No jeszcze nie jest najgorzej. W historii Kościoła było gorzej. Dla zapewnienia ludzi musieliśmy palić tego i owego. Musieliśmy książki palić, musieliśmy do książki rok temu więzienia przed Kościołem wsadzać. W Gdańsku chyba. No, te realizacje ludzkie właściwie, jak się patrzy na historię Kościoła, są pełne błędów okropnych. I właściwie takim pierwszym człowiekiem, który to publicznie w imieniu Kościoła powiedział, to był Jan Paweł II, który jednak przeprosił za grzechy Kościoła. To wszystko było niby w imię misji Kościoła, rzeczy okropne. I tak to jest, bo to jest taka boskoludzka instytucja. No, można widzieć te wszystkie złe rzeczy i nimi się na nie się oburzać, można się nimi martwić, a można robić, co się da, żeby te właściwe sposoby. Bo tak się mówi Kościół w Polsce, no to jest Kościół w Polsce. To są wszyscy ochrzczeni w Polsce, no, wszyscy biskupi w Polsce. Biskup Ryś to jest Kościół w Polsce i biskup Jędraszewski. To takie się bierze klisze, wyciąga się to, co jest szczególnie denerwujące i potem się nad tym trzęsie. No ale jest jeszcze Duch Święty w Kościele, który różne zaskakujące rzeczy robi. Na przykład kiedy już wydawało się, że wtedy też nie było tak znowu cudownie z tymi środkami, to Pan Bóg wymyślił, żeby Polak został papieżem. Nie? I to było bardzo ważne w historii chyba myślenia katolickiego i bycia katolikami w Polsce. I nie powiedział, żeby to bez śladu zostało. Są środowiska, są ludzie, którzy są cudownymi świadkami wiary i którzy się borykają z instytucją, czy instytucja z nimi, ale są i to jest ważne. No, ale zgadzam się, że niektóre środki, które bierzemy dla zbawienia dusz nieśmiertelnych, są nieprzyjemne. Ale jesteśmy ludźmi, no. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale są i niezłe też pomysły. Też dla zbawienia dusz i akcji, i działania, które są bardzo ewangeliczne i bardzo w porządku. Na przykład owsiak. Który, jak wiadomo, nie jest biskupem. Co? Który akurat tak się składa, że nie jest biskupem. Owsiak nie jest biskupem? Jeszcze może być, bo coś się mówi o święceniu żonatych. Natomiast no, jest chrześcijaninem i też jest obrazem Kościoła. Chociaż instytucja może tak nie zawsze czule się do niego ogłosi, ale
jest głosem ewangelicznym. Cały ten wątek, który on reprezentuje, on ma korzenie w Ewangelii. Jak się patrzy na historię rozwoju kultury ludzkiej, to wkład Kościoła w to, żeby się zająć słabymi, potrzebującymi, to jest ogromna zasługa Ewangelii i chrześcijaństwa. Że ten kult siły, mocy i pozbywanie się słabszych stało się w świadomości, przynajmniej kultury judeo-chrześcijańskiej, czymś negatywnym. I owsiak to jest bardzo chrześcijański i proszę, szeroki zasięg nawet to ma. Ja wiem, że ksiądz ma taką niewdzięczną rolę, że na różnych spotkaniach musi odpowiadać na pytania, które tak naprawdę nie powinny. Nie, to jest nieprawda, że to jest tak przykra sprawa, bo ja wcale nie muszę na spotkaniach na to odpowiadać, na spotkaniach tak, ale ja muszę sam sobie odpowiadać, bo czasami człowieka też tak trafia. No. Chociaż ksiądz to katolik i to czasami ma trudności w zrozumieniu czegoś i szuka jakiegoś oparcia, pociechy. I tego właśnie owsiaka nie wymyśliłem w tej chwili. To jest też owoc chrześcijaństwa w Polsce. To zapytam w takim razie, bo pisze ksiądz w książce, w jednym z tekstów, że Kościół ewoluuje i ksiądz widzi też zmianę polegającą na tym, że jednak wielu ludzi odchodzi od Kościoła, przynajmniej deklaratywnie odchodzi od Kościoła. Odsuwa się od instytucji właśnie. Nawet księża. Odchodzą od kapłaństwa, nie? I co? Ale jakie jest pytanie? Jak, w którą stronę ewoluuje Kościół? Co ma z tego, co z tego zostanie? Bo co, myślę, że wiadomo, co Kościół by chciał, żeby zostało, natomiast w Starym Testamencie to się nazywało proroków resztka Izraela, z której wyrośnie święty lud Boży. U kardynała Ratzingera to się nazywają niewielkie wspólnoty ludzi głęboko zaangażowanych. Więc istnieje taka perspektywa. Ksiądz akceptuje tą perspektywę. Nikt się mnie nie pyta. A to właśnie pada to pytanie. Nikt się mnie nie pyta, czy akceptuje, czy nie akceptuje. No patrzę, co jest. Widzę, że na razie jeszcze nie są takie resztki, bo ciągle jako ksiądz jestem potrzebny wielu ludziom i to funkcjonuje, bo jeszcze nie jesteśmy w tym etapie może, ale mierzenie skuteczności i nawet sensowności Kościoła takimi miarami, jak się ocenia instytucje ludzkie, to jest nieporozumienie. Te statystyki, czy dużo ludzi chodzi na mszę, czy nie, ilu jest komunikantes, ile dominikantes, ile ludzi, ile pieniędzy ma Kościół, ile kościołów postawił. To wszystko są strasznie takie ludzkie miary. Myślę, że w oczach Pana Boga Kościół jest rzeczywistością, na którą trzeba patrzeć oczami wiary. To jest przedmiot wiary. Każdy katolik w niedzielę mówi, wierzę w Kościół Święty Apostolski. Czyli coś, co jest fenomenem wiary, że ludzie odchodzą od instytucji. I ja myślę, że może być taka droga, że żeby człowiek naprawdę doszedł do Pana Boga, musi odejść i od czegoś, co brał za Boga, a nie było Bogiem. Od czego oczekiwał czegoś, czego nie powinien był oczekiwać. Dlatego nie wpadałbym w taką panikę, że to jest tragedia, że ludzie patrząc na instytucję, czy spotykając się z nią, spotykając się z jakąś brutalnością instytucji, czy bezdusznością, mówią tego dosyć. I tak, to nie jest takie gadanie teoretyczne. To jest, jestem księdzem, który jako ksiądz jest używany przez ludźmi, którzy z Kościołem chcą się spotkać, więc szuka jakiegoś księdza, jest taka opinia, mądrego księdza, wskaż mnie, to dają mu adres Bonieckiego, myślą, że jestem mądry. I po prostu jestem świadkiem powrotów ciągle ludzi, którzy po latach wracają, odeszli, często tak się zastanawiają nawet, jakie są najczęściej, bo tak w takiej rozmowie tylko to wynika, co się stało, że odszedł. Jednak w dużym stopniu to są rany zadane przez ludzi Kościoła. Jakaś
spowiedź w bolesnym momencie, fatalna ze strony księdza, czy jakieś też wiadomości o tym. I potem wracają, ale to jest powrót na innym piętrze. To nie to, że nie widzi, że księża są tacy i śmacy i biskupi są jedni, owszem, drudzy gorzej, ale to są powroty do Pana Boga, który nam dał Kościół, żeby nam pomógł się do Boga zbliżyć. To jest niezwykłe przeżycie. Muszę powiedzieć, że dlatego warto być księdzem i to pomaga być wierzącym człowiekiem, jak się jest księdzem, że się spotyka takie historie, gdzie człowiek mówi, nie, no Pan Bóg jest, bo tego się nie da inaczej wyprowadzić, wytłumaczyć. Tak wychodzę czasem z tego spowiadania, mówię, nie, no Pan Bóg jest, no o co chodzi, jest. Tego nie zrobię ani kaznodzieja, ani autor książek, ani nic. No skąd, więc bez paniki. Drugi rozdział książki to są teksty pod wspólnym tytułem Polskie spory. To takie delikatne określenie chyba na podział, który w Polsce się ujawnił bardzo w ciągu ostatnich kilku lat. Socjologowie, filozofowie, politolodzy mówią z różnych perspektyw oczywiście o zwalczających się już prawie plemionach, gdzie linia podziału często manifestuje się właśnie na polu wartości. I co powinien Kościół, który w tym konflikcie po jednej ze stron się chyba troszkę bardziej opowiada, zaoferować? Nie katolikom, tylko tym, którzy są od Kościoła daleko i reagują alergicznie na sam dźwięk głosu księdza, który wydobywa się z różnych mediów już teraz, od rana do nocy. Z jaką ofertą powinien wyjść do tej, w cudzysłowie, drugiej strony, jakkolwiek sama nie lubię tego określenia? Tak, no, mógłbym tutaj opowiadać, co ja o tym myślę, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takiej fantastycznej sytuacji, że trafił nam się papież, który właściwie odpowiada na to. I ci ludzie, którzy mają pretensje do Kościoła, których Kościół irytuje, dziwnie akceptują Franciszka i odnajdują w jego głoszeniu Ewangelii odpowiedź na swoje tęsknoty. I może trudność akceptacji Franciszka w naszych kołach, naszych, to znaczy klerykalnych, pochodzi stąd, że to wymaga zmiany mentalności, zmiany wizji w ogóle naszej misji, że cała ta, no mówiąc w skrócie, jego teoria o klerykalizmie jako źródle wszystkich następnych nieszczęść w Kościele, to jest, jak się w to zagłębić, to jest kłopot, to jest problem. Jeżeli człowiek to poważnie traktuje, to musi wyciągnąć z tego wnioski naprawdę trudne. Myśmy cały Kościół zbudowali klerykalnie w Polsce, jeżeli już mówimy o Polsce. Że tak się stało i to niekoniecznie z winy księży. Bo mi się wydaje, że świeckim ludziom, dobrym katolikom też jest wygodniej, że to jest instytucja, należy do tej kasty, która tym zarządza. Może przyjść ten ksiądz bredzi, ten ksiądz marnuje pieniądze, ten zdziera, zmienić tego urzędnika, ale my przychodzimy jako interesanci, jako klienci, nie? Żeby być obsłużeni, że to jest wspólnota. Ksiądz nie jest bardziej w Kościele obecny niż nie ksiądz. I władza, i pieniądze, i decyzje w rękach księży, no jak się popatrzy na to, z czym Pan Jezus wysyłał apostołów. On nie mówi, że mają rządzić. Mieli służyć. Nie? Więc to tak wygląda. No to na papieża Franciszka ksiądz zepchnął ciężar odpowiedzialności. To proszę sobie wyobrazić, że cud się stał, że może ksiądz teraz napisać taki list pasterski do niekatolików, katolików, który zostanie wyemitowany we wszystkich kanałach telewizji publicznej, niepublicznej, w Radiu Tok FM i w Radiu Maryja i ma ksiądz dowolny czas na to, by powiedzieć nam coś ważnego. Coś, co nas doprowadzi do świętości, dajmy na to. Tak, no myślę, że nie ma takiego czegoś, co można powiedzieć, że to
nie na tym polega. To jest problem uczenia w szkole, czy trzeba nauczyć jakiegoś zasobu wiedzy, czy trzeba nauczyć w szkole oczywiście, ale czy jednocześnie trzeba tym ludziom coś takiego mówić, co ich uświęci przez nasze gadanie. Ja myślę, że to jest sprawa świadectwa, że spotkanie jednego świętego człowieka może tak wpłynąć na wielu ludzi. Ja, nie, ja uważam, że spotkałem jednego na pewno, kilku nawet. Nawet już teraz chodzę tylko na beatyfikację znajomych. Bo tych jest tylu. Więc spotkałem ludzi dwóch w imieniu tych, których spotkałem, którzy zostali uznani za świętych, postawieni jako wzór. To był ksiądz Jerzy Popiełuszko i Jan Paweł II. Nie kazania Jana Pawła II wpłynęły na mój sposób myślenia, życia nawet. Tylko widok, spotkanie z tym człowiekiem, który żył wiarą, to nie jest tak, że list pasterski. Biskupi myślą, że jak list pasterski napiszą, to sprawa będzie załatwiona. Więc ja nie wiem, nie jestem biskupem, może to jest związane z urzędem, ale przyznam, że do listów pasterskich w ogóle mam taki sceptyczny dosyć stosunek, bo czytam je co niedziela, uważam, że muszę czytać. W każdym razie zawsze jak są. Ksiądz jest pomocnikiem biskupa, więc czy mu się podoba, czy nie, to musi najładniej, jak potrafi, przeczytać ten list, wyakcentować, co trzeba, włożyć w to całe serce, że ludzie nie krzyczą wtedy zachwytu, Piotr przemówił przez Marka czy kogoś, jak o papieżu tam mówi, nie, Piotr przemówił przez Leona, no to jest tak raczej z entuzjazmem, jak człowiek mówi, że dzisiaj wysłuchamy listu pasterskiego naszych pasterzy, biskupów. To już takie, ludzie tak głębiej zapadają w ławki. Ale czytam i nie ma takiej potrzeby serca nawet, jakby takie zadanie, że mam list pasterski napisać, bym był w kłopocie. Każdy kutrzy bym napisał, ale co mi tam jest, pojęcia nie ma. Dużo wolę swoje kazania, bo za nie odpowiadam od początku do końca. Albo edytoriale. Proszę? Albo edytoriale. Albo edytoriale. To jest prawda. To jest rodzaj listu pasterskiego. Wspaniałe. To może nie powinniśmy w takim razie oczekiwać czegoś takiego, jak jakieś ode narodowe... mnie listu? Na pewno. To już wiem. Nie, chcę zapytać o to, czy w takim razie... Testament. To... oczekiwanie pojednania, czy też te postulaty, które w dyskusji publicznej się pojawiają, że musimy zacząć natychmiast się jednać wszyscy ze wszystkim, bo inaczej doprowadzi nas to do nieszczęścia. Może to jest nadmiarowe, może powinniśmy się po prostu pogodzić z tym, że... Nie jest to nadmiarowe. Jest to, trzeba stawiać ponadmiarowe żądania, tylko podchodzić do tego rozsądnie, co emocje. Emocje się nie da zażegnać przez 5 minut, tylko tam, gdzie jest chrześcijanin, nie powinien nakręcać tej wrogości. Uczyć się różnić bez nienawiści. Uczyć się żyć z ludźmi, którzy mają inny pomysł na organizację życia. Nawet jeżeli to są ludzie, którzyśmy wybrali, żeby kierowali krajem. No, jakaś większość wybrała ich i tak jest fakt. No. To nie znaczy, że musimy ciągle ich obgryzać po łydkach. Że nastawienie spokojne, obiektywne, różnienie się jest naprawdę możliwe. Ja mam wrażenie, że to w ogóle nie jest sprawa nawet chrześcijaństwa, ale takiej ludzkiej kultury współżycia. Że my się zachowujemy jak plemiona dzikie trochę. Ze strachu prawdopodobnie, bo ta agresja się budzi wtedy, jeżeli człowiek jest niepewny, jest agresywny. I wtedy kąsa i gryzie i prewentywnie, żeby tym nie zagarnął. I ja myślę, że to się dokonuje. Są ludzie, którzy rozładowują te napięcia, którzy robią dobre rzeczy, którzy nie poświęcają czasu na atakowanie tych, którzy są inni, tylko robią w tej rzeczywistości, jaka jest, coś dobrego. Są tacy księża. Dla mnie takim księdzem jest na przykład ksiądz Krawiec, który się zajmuje ludźmi, którzy wyszli z więzienia. Nie słyszę, żeby on jakieś polityczne czy jakieś wrogie zdania kiedykolwiek mówił o kimkolwiek. Buduje po prostu. I nie tylko dla tej grupy ludzi, którym pomaga osobiście, fizycznie, ale
promieniuje. Tam do niego nawet biskup wozi kleryków, żeby popatrzyli, że coś takiego można robić. Zobaczcie, że ludzie, którzy wyszli z więzienia, bo popełnili przestępstwo, odsiedzieli swoje. To są ludzie, którzy mają swoją godność, którzy mają swoją przyszłość, w którym jest jakieś dobro, które trzeba podtrzymać. Ja myślę, że takich rzeczy jest więcej, że w końcu te wszystkie wyspy dobroci, ci ludzie, którzy budują właśnie dobro, zgodę, a nie nienawiść, że to jest siła, która stworzy jakąś wielką energię do przemiany tego, co się daje, bo to jest rzeczywiście chore, ta zaciekłość, z jaką na siebie nastajemy. Tak, no jeszcze może media tutaj mają też swoją rolę do spełnienia. Proszę pani redaktor. Dziękuję panie redaktorze, seniorze. Tak. Ja spijam słowa z księdza ust, bo napawają jednak jakimś takim spokojem i to jest rzadkie w naszej dzisiejszej rzeczywistości, ale to tylko taka refleksja, nie żadne pytanie. Pytanie będzie zapożyczone od 14-latki pewnej, która zadaje to pytanie różnym mądrym ludziom i brzmi ono następująco. Co ksiądz poradziłby komuś, kto nie lubi Polski? Tak, umówmy się, że możemy kochać swój kraj, ale nie do końca. Taki filozof, który powiedział, że etyka to jest sposób zachowania się nasz wobec ludzi, których nie lubimy. Że to jest etyka, etyczne zachowanie, który nie lubi Polski. To jest właśnie pytanie 14-latki, bo jest taki dowcip, nie mówię, o takim Żydzie, który, czy nie wiem, co był Żyd, czy się pamiętam, przyszedł do kościoła i mówi, Panie Boże, co to jest, że prosiłem Cię, żebyś się opiekował, a Ty pole mi zalało. Potem jak wyschło i zasiałem, to mi wszystko zeschło i się zniszczyło. Potem przyszły mrówki i zjadły mi wszystko w domu. Potem się dom spalił. Dlaczego te wszystkie... To u góra, bo to jest dowcip Tischnera, przepraszam. Bo zawsze w dobrych dowcipach występowałem po życiu u góra. I wtedy odezwał się głos z nieba. Podjął, jak widzisz, mi się kurwa nie podoba. Panu powiedział. No i jest w tym jakaś mądrość, że no nie lubię go, no po prostu nie lubię. Czy nie lubię tego kraju, czy tej wsi, czy tego regionu, czy tych ludzi, czy tych obyczajów. Taka najprostsza, ja mam jej to powtórzyć. Najprostsza taka... Śmiało, Marysi, można się chodzić. Dosłownie. Że najprostsza odpowiedź, że jak się nie lubisz, to wyjdź do innego kraju i zobaczysz, jak tam jest dopiero. Panie Państwo, zauważyli Polacy, którzy długo żyją w jakichś krajach obcych. We Francji tak obserwowałem. Nie znoszą Francuzów. W Anglii nie znoszą Anglików. Więc to... Ale to niech pojedzie to wtedy może, ale to takiej rady bym nie dawał. Ja myślę, żeby się, to jest odpowiedź na taką, pytanie na taką dłuższą odpowiedź, żeby co nie lubisz, dlaczego nie lubisz, jaki to jest ten mechanizm. Przecież też chyba chwilami, każdy przeżył taki moment, że nie lubi, jak byłem w Rzymie w czasów pontyfikatu Jana Pawła II przez parę lat tam, no naprawdę widok tych Polaków, co przyjeżdżali, to czasami człowieka no, do rozpaczy to prowadzą. On człowiek wstydził, że jest Polakiem. Ale nie dlatego, że chodzili w sandałach i w skarpetkach na sedach. To Litwini też tak chodzili. To, było to dziwne, bo tam we Włoszech upadły te skarpetki przepocone nie, i sandał. Ale to jeszcze do wytrzymania było. Ale podchodzi taki Polak do... Taka poczta na placu stało, taki przewozi, ruchomy wagon taki z pocztą watykańską. Po prostu ktoś i mówi z tego urzędnika po polsku. No, ten jak się o to mówi, po prostu nie zna polskiego. Ale dalej ktoś mówi, pan nie rozumie,
To niech się bałwan nauczy. Mamy polskiego papieża, to niech się nauczy po polsku. Triumfuje. Wybrał papieża. No. Słuchanie tych rozmów Polaków w autobusie, myślę, że nikt nie rozmówię, te słowa, które tam leciały i cały poziom tego myślenia, o percepcji świata, to naprawdę żenujące, okropnie. Ale to nie to, że nie lubiłem Polski wtedy, tych Polaków, to byłem wściekły. Trudno, nie ma takiego przykazania ani boskiego, ani kościelnego, że będziesz lubił Polaków z całego serca, z całego swojej duszy, wymaga to czasami heroizmu. Pytał mnie, jak to było, a pytał mnie taki, że bardzo człowiek wykształcony, szlachetny człowiek, nie żyje już dzisiaj, mówi tak, że mówi się, że nie można kwestionować coś, tak się mówi, tak, tego, co naród decyduje, opinii. Ale można uważać, że są głupi Polacy. No można, że to może być denerwujące, ale tak, to niech się nie przejmuje. No, niech się lubi, drugi się nie lubi. Nie robią z tego tragedii w ogóle, problemu wielkiego. Bardzo dużo jest ludzi, którzy nie lubią Polaków. Może nie w Polsce, ale za granicą się zetknęli. I oni też będą zbawieni, mam nadzieję. Jest też w książce taki bardzo poruszająca część po stronie ofiar, gdzie Tygodnik zajmował stanowisko w sprawie ujawnianych przypadków pedofilii w Kościele, a też pisał o tym, jak Kościół się wobec tego problemu zachowuje. Oczywiście ta dyskusja przybrała na sile po filmie Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu, druga część filmu będzie w styczniu. Już się boję. 23 miliony wyświetleń pierwszej części. Boję się dlatego, że pierwszą część musiałam oglądać na trzy razy. To znaczy nie udało mi się za pierwszym razem przyjąć tych treści i to bynajmniej nie dlatego, że czuję się związana z Kościołem, tylko dlatego, że to był jednak obraz wstrząsający. Ja chciałabym zapytać, czy zdaniem księdza taki film był potrzebny, komu i czy on coś zmienił, czy z perspektywy tych kilku miesięcy, od kiedy ten obraz się pojawił, czy ksiądz widzi jakąś zmianę? Widzę, no. Myślę, że był potrzebny, to nie ma wątpliwości. Właściwie tego nikt nie kwestionuje, rozsądny i ze strony Kościoła także sam prymas mówił o jego potrzebności. Arcybiskup Sikluna, który się zajmuje z ramienia papieża tymi problemami, też oglądał ten film i powiedział o nim z wielkim uznaniem. On był oczywiście potrzebny, dlatego że tu się dokonuje taka operacja, że inaczej postępujemy z jakimś złem, który się dzieje w rodzinie. Jeżeli nasze dziecko, czy nasz ojciec, czy brat robi jakieś złe rzeczy, to w rolnej rodzinie nie jest pierwszy odruch wzywać policję czy prawa, tylko raczej chronić tego człowieka, jakoś go zmienić, jakoś go otoczyć opieką. Bardzo nie chcemy, żeby to było wywleczone na zewnątrz, że to mój syn tam pobił staruszkę, czy się narkotyzuje. To jest ten mechanizm chronienia środowiska, z którym się utożsamiam. To jest rodzinne, bliskie i to jest zrozumiałe. Mi się zdaje, że z tym się nie... Że nie jest ideałem, jeżeli się wychowa dzieci, żeby natychmiast składały donos do NKWD, że tata nieprawomyślnie myśli, nie ten słynny przykład radziecki. I ja myślę, że tu w Kościele jest ten odruch taki, że to jest, że nawet nie negując faktów, jest taki odruch strachu, że to szkodzi obrazowi naszej rodziny, nam wszystkim, więc i to się dokonuje, że ten film dopomógł uświadomić sobie, że są granice, że zła, których
które przekroczone, no już przestają tutaj nas upoważnić, czy jak to powiedzieć, tłumaczyć, że chronimy dobrego imienia naszej rodziny, czy naszego środowiska, czy naszego kręgu wiary. To jest naprawdę trudne dla kogoś, dla kogo Kościół jest bliski, który ma dobre doświadczenia z ludźmi Kościoła, który się nie spotkał z takim osobiście, z ludźmi, którzy byli dotknięci tymi nadużyciami okropnymi. Dopuści do świadomości to, że to jest sprawa publiczna, że to jest sprawa przestępstw, że to jest sprawa, która wymaga tej bezwzględnej surowości. Ja myślę, że to nic dziwnego, że to się powoli dokonuje. Że tu tym bardziej, że taka praktyka ukrywania, niemówienia o sprawie pedofilii w Kościele, to nie jest sprawa ostatnich 15 lat, to jest sprawa kilku wieków. Wyszła taka bardzo dobra książka, Gianfranco Swiderkowski napisał, gdzie poniekąd pisze historię w Kościele tej pedofilii. Bardzo polecam, bardzo dobra książka. Znak wydał, bardzo dobre wydawnictwo. Albo nie, wydał wam też bardzo dobre wydawnictwo jezuitów. Jest przedmowa moja, ale nie dlatego proponuję, bo tu już żadnego procentu nie mam sprzedaży. Książka pokazuje w perspektywie, jak to nie mogło przekroczyć pewnej granicy upubliczniania spraw. Gdzieś tam w pierwsze wieki, no bardzo dawne. I potem przed Watykańskim Soborem II, Jan 23. Takie inicjatywy były podejmowane, ale potem Sobór, więc no po Soborze nie. Stoi ten mechanizm obronny, mówi się, instytucja broni swoich interesów, to jest coś więcej niż instytucja. To jest środowisko, z którym się utożsamiają i duchowni, i świeccy, i nie chcą o tym mówić. Więc zmiana świadomości, ja myślę, że się bardzo tutaj dużo zrobiło, jednak wbrew tym, którzy ciągle mówią, że za mało, pewnie mają rację, ale to jest, no, miałem do czynienia z jednym takim przypadkiem, ktoś mi prosił, żeby pomóc w wyjaśnieniu, wyciągnięciu konsekwencji z takich przestępstw popełnionych sporo lat temu. I żeby, no, nigdy nie wiadomo, jak tam w kurii ten rzecznik, który się zajmuje, nie bałem się posłać tam ludzi tak na ślepo, nie wiadomo, na kogo się trafi, bo to różnie było wtedy w kurii. Pojechałem sam, tam rozmawiałem, zobaczyłem, że to bardzo sensowny człowiek, współpracownik księdza Żaka. Potem ci ludzie tam dotarli zainteresowani i te procedury były, no, wzorowo podjęte i załatwione, także ja myślę, że my tutaj też pokonujemy jakieś takie psychologiczne bariery powoli i z trudem. Możliwe, że trudniejsze to jest dla ludzi, którzy odpowiadają za całość. Może trudniej biskupowi się pogodzić z tym, że się z archiwów jego wyciągnie jakieś takie historie z przyszłości, zaniedbań. No to jak nasza diecezja będzie wtedy wyglądała, nie? Ale to się zmienia i nie ma rady. Myślę, że to jest proces oczyszczenia, którego już nikt tego nie jest w stanie zatrzymać, cofnąć do tyłu. To szybciej czy później, ale będzie będzie postępowało i potem cała sprawa tam prewencji, wychowania seminaryjnego, księży i tak dalej, to się dzieje. No, to jest powoli, oczywiście wobec okropności tych nadużyć, jeszcze tak zebranych jak w filmie Zekielskiego, no to człowiek z przerażeniem patrzy na ten Kościół, może się zżygać, ale to jest rzeczywistość ludzi z ich słabościami, z ich lękami, z ich nawykami myślowymi. Ja myślę, że my przebyli sporą drogę. Na pewno jeszcze jest do przebycia też spora. Jest nadzwyczajne, że wyznaczono tej pracy ojca Żaka, który jest człowiekiem naprawdę bardzo mądrym i bardzo zdecydowanym, upartym. On się nie zraża tym, że trafia na opory, na to rozumie, nie wścieka się, nie ciska meblami, ale idzie jak czołg do przodu.
wychowuje ludzi, całą szkołę taką założyli jezuici, tych, którzy się mają w diecezji tym zajmować. Więc na pewno był potrzebny ten film. Nie byłem aż tak delikatny, żebym go musiał na ratę oglądać. Obejrzałem sobie cały raz i drugi. To jest film. Film siłą rzeczy komasuje rzeczy, eksponuje rzeczy, które są w życiu takie rozpuszczone w większej ilości wody. Nie? A to jest esencja zebrana razem do kupy i bardzo dobrze, bo to są filmy. Tak. A druga część nie widziałem, więc nie wiem, co będzie. W styczniu będzie. Co będzie? Część, w styczniu będzie druga część filmu. Tak. Za chwilę oddamy Państwu głos, bo to jest oczywiście spotkanie dla Państwa, więc będzie można księdzu Adamowi zadawać pytania, czyli dzielić się refleksjami. Ja skorzystam z podpowiedzi wydawcy, który na okładce zadaje pytanie, jak żyć pełnią życia po 85 urodzinach. Może nie mam tyle odwagi, żeby tak sformułować pytanie, więc zapytam, jakie są największe korzyści z bycia, jak ksiądz ładnie i ciepło mówi, srebrnym, o ludziach dojrzałych, srebrni. No, bardzo dużo jest takich korzyści. Pierwsza korzyść jest zawsze to, że człowiek jeszcze żyje. Nie? To jest fantastyczne, jak się rano obudzisz i jeszcze w tym wieku, a jak się patrzy po znajomych, nie, to... Więc to jest satysfakcja taka, no przyjemnie jest jeszcze żyć mimo wszystko, że dążymy do nieba, ale to nie jest tak, że są inne korzyści. Ja myślę, że człowiek z pewnych takich głupich wad się siłą rzeczy zostaje oczyszczony. Na przykład, o czym wiele razy mówiłem, nie ukrywam tego, że my sobie nawet nie zdamy sprawy, jak ważną rolę na nas, w naszym zachowaniu odgrywa, jak wypadnę, co mnie powiedzą. Ci, co mają tutaj 85 lat i plus, to wiedzą, że wtedy to właściwie to się chyba to już wnosi. Niech sobie pomyślą, co chcą. To jest jakaś wolność. Bardzo przyjemnie, jak jesteś pozytywnie przyjęty, a ktoś powie, że bredził, no przecież nie jestem Sokratesem, więc dlaczego nie, nic się nie stanie. Tak? To jest na pewno taki plus jeden. Drugi... Jednak to jest plus, to, że ma się ze sobą taki spory kawałek życie, że się widziało, no w moim przypadku myślę o Kościele. Jednak tak przytomnie na Kościół patrzę, no w każdym razie odkąd jestem księdzem, nie? To 1960 rok zeszłego stulecia, no to jest jako dorosły człowiek. Więc już takich nie przeżywam wstrząsów, szoków, przerażeń, bo już tyle rzeczy zobaczyłem, że... Widziałem mocarza jak cedr na Libanie i przeszedłem i wróciłem i już go nie było, mówi psalmista, że tak człowiek ma dystans. No poza tym jest ten luksus, że dożyło świadomie do momentu, kiedy jest czas pakować walizki. No bo jednak jak się ma 85 lat i więcej, to wiadomo, że się już jesteś w końcówce życia, to już... Ale skąd moja babcia żyje już 99 lat? No ale ponieważ nie jestem jego babcią, więc jest słaba nadzieja, żeby do 90. Więc człowiek do tego końca też podchodzi, ma jakąś przestrzeń, w której może się z tym oswoić. To jest plus. I dziękuję, że nie ma pytań o minusy. Ponieważ też jest ich sporo jednak, ale nie mówmy o nich, żeby nie psuć tego pięknego wieczoru. Tak, chociaż ten rozdział książki jest zatytułowany Groźny rok 2050, ten, w którym ksiądz pisze o srebrnych. No tak. Tak, no. No nie jest taki zapalny, że sobie musi wymieniać kolejne części organizmu. Zapraszamy Państwa do rozmowy z księdzem Bonieckim. Mamy na to. Chyba
Tak. 7 minut czasu. Nie, nie, mamy na to trochę. Później ksiądz będzie podpisywał książki. Jeśli chcą państwo mi zadać pytanie, księdzu proszę o zasygnalizowanie tego na przykład podniesieniem ręki. Mikrofon zostanie dostarczony, tak? Mikrofon zostanie dostarczony, tak? Zanim pytanie się pojawi, to jeszcze muszę księdzu coś szybko opowiedzieć, ale krótko. Jest tekst dość głupich rzeczy o... Nie o uchodźcach z Ukrainy, bo to prostuje ksiądz w pierwszym zdaniu tego tekstu, ale o naszych polsko-ukraińskich stosunkach, powiedzmy. I tak się składa, że wczoraj... Już trudno, zrobię to wyznanie. Musiałam oczywiście paznokcie pomalować na spotkanie z księdzem Bonieckim. I osoba, u której byłam, przyjechała z Ukrainy. Ja powiedziałam jej, to ja pani coś przeczytam. Akurat książkę miałam w torebce. Zaczęłam czytać ten tekst. Ona poprosiła, żebym czytała trochę wolniej, żeby nadążyć za tekstem, ale to udało się. I w połowie powiedziała, że ona ma ciarki, że dostała gęsiej skórki, a ja miałam problem z doczytaniem tekstu do końca, gdzie ksiądz pisze o tym, że nasze relacje zmieniają spotkania, człowiek z człowiekiem. To było, powiem szczerze, no może banalne, ale zupełnie niezwykłe doświadczenie. I jakoś rozstałyśmy się może inaczej, niż gdyby nie ten tekst. Dziękuję. Jest tutaj pytanie w drugim i trzecim rzędzie. Nie? W trzecim nie, w drugim tylko. Dziękuję bardzo. Proszę księdza, przez kilkanaście lat był ksiądz w Rzymie, redaktorem naczelnym chyba, polskiej wersji Osservatore Romano. Miał ksiądz wtedy wiele okazji do spotkań z Janem Pawłem II, o którym może, to jest moje wrażenie, troszkę już tak zapominamy. Czy mógłby ksiądz w związku z tym przytoczyć jakiś przykład ważnej rozmowy, ważnego spotkania z Janem Pawłem, zwłaszcza refleksji dotyczących naszej obecnej sytuacji w Polsce, tego rozdarcia, tego, czego wtedy jeszcze nie było za Jana Pawła. Rozdarcia, tak? Co mam powtórzyć? Aha. Jakoś, szczerze mówiąc, o żadnej rozmowie na temat rozdarcia nie wspomniałem. Jakiejś innej. Związek literacki, literatów, Związek Pisarzy Polskich, jak się nazywa? Związek Literatów, jakkolwiek się nazywa. Poprosił mnie, żebym spytał prywatnie papieża, czy przyjmie honorowe członkostwo Związku Literatów Polskich. Więc spytałem papieża, czy przyjmie honorowe członkostwo Związku Literatów Polskich. Papież na to mówi, literatów, że ja nie jestem żadnym literatem. Ja mówię, no jak to? Ojciec napisał dramaty, takie piękne, liczne. A on mówi, no tak, mi napisałem, ale gdybym nie był papieżem, to pies skulawo nogą by dziś o tym nie wiedział. No ale Ojciec Święty napisał, tyle tomów jest przecież pism, tych przemówień. Papież mówi, co ty myślisz, że ja to wszystko piszę sam? Mówi, to mi piszą, mówi, jak ja tam jestem literatem. Więc taką rozmowę pamiętam, co ilustruje taki dystans do Jana Pawła II, do siebie, który umiał zachować. Tak, no a poza tym w takich rozmowach to widziałem, jak pracował nad tym, żeby opanować swoją wrodzoną złośliwość, która jest wyrazem inteligencji, ale potrafił tak przywalić człowiekowi papież i no takich pamiętam parę wypadków. Nie na mnie się na szczęście wtedy skupiło, ale na mnie jako biskup też sobie kiedyś użył, kiedy poszedłem na spotkanie redakcji z nim,
z nogą w gipsie, bo złamałem na nartach, popatrzył na mnie z politowaniem i mówi, to jest tak, jak ktoś najpierw jeździ, a potem się uczy. Strasznie śmiesznie. Wszyscy się strasznie z tego śmiali. Tak. Tak, a o Rosarczy nie pamiętam jakieś takie rozmowy, bo o bardziej szczegółowych sprawachśmy rozmawiali, tak. Może takiego rozdarcia nie było wtedy. Lekkie takie nadprucie wtedy. Tak. Ale papież rozmawiał z ludźmi i z różnych stron. To nie ma nic wspólnego z rozdarciem oczywiście, ale może ma coś wspólnego. Pamiętam, że kiedyś powiedziałem Adamowi Michikowi, że jak będzie w Rzymie, to zapewniam go, że go zaprowadzę do papieża. I Ojciec Święty byłem pewien, że będzie chciał z nim rozmawiać i chciał jak najbardziej. I taka rozmowa, w której byłem właśnie świadkiem, tylko osobą towarzyszącą. A Michik był w mojej marynarce, bo przyjechał bez żadnej przyzwoitej marynarki, żeby go tam wpuścili i mu pożyczyłem. Była to fantastyczna rozmowa dwóch ludzi, którzy naprawdę myślą i wiedzą wiele. Więc tak. No tak, to już się zatrzymam, bo... Tam jest... Idzie mikrofon do pana, wszystko jest na dobrej drodze. Już, coraz bliżej. Jest. Ja chciałem zapytać księdza o personel naziemny Kościoła. Chodzi mi o to, że z moich obserwacji wynika, że ten personel nie jest spójny. Wszystko robi, żeby zademonstrować, że nie ma jednego kościoła, tylko są dwa. Ja przepraszam, jest to tak trochę uproszczenie, ale nie umiem w tej chwili inaczej tego sformułować. Proszę powiedzieć, jak ja mam się zachowywać, żeby nie dokonywać wyboru między jednym a drugim kościołem. Zaraz, ale to dobrze, nie dosłyszałem powiedzieć, że robią wszystko, żeby... Żeby wykazać, że są dwa kościoły, że reprezentują różne wartości. Tak, rozumiem. Na tyle ogólne, że można tylko ogólnie odpowiedzieć, ale ja sobie tak wyobrażam, że to jest możliwe, że ja się do tej instytucji Kościoła, która jest oczywiście sakramentem Kościoła, że ja się do niego zbliżam i z niego korzystam w tych sprawach, które dotyczą mojej wiary. Że po prostu tamto wszystko to... Trzeba powiedzieć, że nawias, to mnie nie interesuje w tych sporach i zaangażowaniach, nie muszę brać udziału. Jestem na mszy, jestem w Eucharystii, uczestniczę, jestem... jestem wierzący, no, korzystam z tego, co Kościół ma świętego do dania, a reszta to są ludzkie... Myślę, że jakiś dystans do tego zachować, bo inaczej człowiek oszaleje. To trochę inaczej wygląda, jak się należy do kasty kleru, nie? To pytanie istnieje, to nie jest, że ono w ogóle nas nie dotyczy, tylko że to jeszcze jest bardziej skomplikowane. Ale ja jestem przekonany, że można jakoś się od tego zdystansować, bo inaczej to człowiek oszaleje. No, zaczniemy wyprawy krzyżowe organizować. Tak, ale gdzieś jest taki piętro, gdzie w Kościele wszyscy spotykamy. Już 5 razy opowiadałem, ale powiem, jak byłem na mszy świętej w Toruniu u redemptorystów, transmitowanej przez Radio Maria. Przypadkiem to się znalazłem. Poszedłem odprawić, uczestniczyć w celebrze. I nie, tak to przeżyłem jako coś bardzo pięknego, że w czasie mszy świętej my jesteśmy piętro wyżej. Przekazujemy sobie znak pokoju. Odmawiamy te same modlitwy eucharystyczne. Sprowadzamy Chrystusa na ołtarz wspólnie jako księża. I to wszystko zostaje gdzieś zupełnie z tyłu.
Już nie poszedłem na śniadanie, żeby nie wyjść w jakieś debaty, dyskusje. Już miałem w hotelu lepsze, ale... ale to spotkanie takie, jak jest msza Wielki Czwartek w Rzymie, gdzie księża różnych narodowości, różnych opcji, różnych ciągot koncelebrują z papieżem. To jest takie cudowne, bo nie rozmawiają. Jak księża zaczynają rozmawiać, to czasami te rozmowy są beznadziejne, głupie i irytujące, a ty tylko jesteśmy razem i sprawujemy liturgię tą samą, tego samego Boga czcimy. Ja myślę, że to taki dystans to jest jedyny sposób, który jest możliwy, to jest może łatwo gadać, ale można chyba powiedzieć rozmówcy, jeżeli taki się znajdzie, czy mnie w coś wciąga, że mnie to nie interesuje po prostu. Nie wiem, jeżeli Państwo mają jakieś lepsze pomysły, żeby Pan jeszcze ty powiedzieć z doświadczeń ludzi świeckich, bo jednak patrzę na to klerykalnym okiem. Staram się tak właśnie żyć. Aczkolwiek to nie jest łatwo, bo oczywiście jak się jest księdzem, no to człowieka też środowisko jakoś szufladkuje, gdzieś tam go wkłada do jakiejś grupy. Zaprosić księdza Bonieckiego na parafię to trzeba nie lada odwagi. I to myślę, że nie ze względów religijnych, a raczej politycznych. Ale staram się nie zauważać tego. Tu jest pytanie, tylko tam było wcześniej. Za chwilę do Pana też mikrofon trafi. Tu, czyli w drugiej części sali, przepraszam za machanie rękami i wskazywanie, tam w czerwonym sweterku. Ja już dostałem, także może jako pierwszy. Ksiądz wspomniał tutaj w tym fragmencie filmu, o którym, który nam zaprezentowano wcześniej, ksiądz wspominał o tym, że lekcja religii to jest właśnie to miejsce, z którego powinniśmy wynieść szacunek dla drugiej osoby. I chciałem właśnie się tak dopytać, jak ksiądz w dzisiejszej szkole, w dzisiejszym świecie w ogóle, widzi lekcję religii? Bo wspomniał też ksiądz o tym, że nie wszystkie, powiedzmy tam, wskaźniki, których używamy do sprawności instytucji świeckiej, nadają się do Kościoła. No, z lekcji religii wciąż mamy te oceny od niedostatecznej do celującej. I też jest to taki, powiedzmy, rozdźwięk. I chciałem się dowiedzieć, jak ksiądz widzi dzisiaj lekcję religii w szkole. Dziękuję. To jest pytanie szalenie w tej chwili nabolałe i ważne. Tak, nie chciałbym być tutaj uznany za uzurpatora. No, bardzo dawno uczyłem religii. Nie uczyłem w szkole, tylko uczyłem w sali, więc moje doświadczenie jest tylko wzbogacone tym, że miałem religię w szkole, kiedy chodziłem do szkoły. I był bardzo dobry artykuł na ten temat w Tygodniku Powszechnym, dwa numery wstecz, takiego katechety, ale Pan mi pytał o moje zdanie. Moim zdaniem religia w szkole powinna być nauką religii, żeby wierzący wiedzieli, dlaczego są wierzący, niewierzący, dlaczego są niewierzący, w co wierzą, w co, żeby to było przekazanie wiedzy, że nie stawia się stopni zachodzenie na mszę czy słuchanie kazań. Ja miałem taką religię u Rejtana. Tam uczył wtedy ksiądz Kamiński, ksiądz Głowa, potem ksiądz Kamiński. To byli ludzie świetnie przygotowani. Ksiądz Kamiński był na pewno na poziomie uniwersyteckim historykiem. I myśmy nie byli stadem baranków cichych, tylko strasznie rozwydrzoną klasą. To było dość szybko po wojnie. Tam niektórzy profesorowie sobie zupełnie nie mogli poradzić z nami. Na lekcjach ojca Kamińskiego była cisza, chociaż on nigdy nikogo nie uciszał. On po prostu imponował swoją wiedzą, precyzją wykładu, wymaganiami z historii Kościoła, bo to był trochę inny system. Uczył się historii Kościoła, dogmatyki, etyki w różnych latach. I to było szalenie ciekawe, co on mówił. I koniec. I żadnych nabożnych nam zaleceń nie dawał. No, modlił się przed lekcją. No, krótko jakoś modlitwę się mówi. I dla mnie to był pomysł właściwy, że to jest szkoła, tam się czegoś uczy. Ja zresztą widzę, że ludzie, którzy kończą szkołę średnio i uczą się tam religii, są strasznie źle
wyedukowani, nic nie wiedzą na temat podstawowych rzeczy z historii Kościoła, czy z biblistyki, czy z innych, z hermeneutyki biblijnej. Po prostu są analfabetami. Nie wiem, co oni tam na tej religii się uczą, bo są pobożni. Natomiast się mówi, że jednak zawsze to musi być oddziaływanie apostolskie. Proszę bardzo, niech ten ksiądz będzie takim człowiekiem, do którego ja potem pójdę ze swoimi duchowymi kłopotami. Zresztą do tego Kamińskiego chodziłem parę razy na takie rozmowy, no średnio duchowe, ale w każdym razie już takie poza lekcyjno. Ale to jest taka osobowość, po prostu święty człowiek, ale jest nauczycielem, który uczy w szkole. Jak ktoś się nie nauczył, to ma bombę, no trudno. Kto się nauczył, to ja się go nie pytam, czy on chodzi do kościółka w niedzielę. Tylko czy on się nauczył. I myślę, że w ten sposób... no nie wiem, to jest tak łatwo gadać. Podobno młodzież jest taka strasznie trudna i oporna i nie wiem. I nie można sobie z nią poradzić. Ale mam wrażenie, że jeżeli coś ciekawe, interesujące dotyka spraw ich życia, może historii Kościoła rzeczywiście nie wszyscy się będą w jakimś techniku mechanicznym ciekawili, ale można, dlatego nie wiem, czy w ogóle jest sens tak się wymądrzać, ale ja sądzę, że błędem jest, nie wiem, czy to dzisiaj obowiązuje, ale kiedyś pytałem jego kolegi, który został wyniesiony do godności biskupiej. Czy on uważa, że każdy ksiądz, który wychodzi w seminarium, nadaje się do uczenia w szkole? On powiedział, tak uważamy. Ja powiedziałem, to robicie straszliwy błąd. Nauczyciele przychodzą przez selekcję, przez specjalistyczne studia pedagogiczne i też czasami są do 4 liter. Muszą być specjalistami jeszcze w swojej dziedzinie. Nie każdy się nadaje do uczenia. Miałem takiego też potem prefekta po tych świetnych, który był do niczego, był wybitnym jezuitą. Tam w historii jezuitów jest zapisany jako ważna postać w historii polskiej prowincji, ale jako katecheta był do chrzanu. Nie wiem, na czym to polega. Że gdyby się bardziej zatroszczyć o to, kto uczy, jak ich przygotowywać do tej właśnie specjalności, to może by to inaczej wyglądało, bo łączenie tego wszystkiego razem, przygotowanie do pierwszej komunii w szkole, to musi denerwować jednych, a nie specjalnie chyba pobudzać innych. Więc tak jest mój jedynie słuszny pogląd na taką książkę Kołakowski napisał. Moje słuszne poglądy na wszystko. Więc tak jest mój słuszny pogląd na wszystko. Wiem, że się biedzą nad tym biskupi i księża. Polecam ten artykuł w tygodniku, bo to w ogóle bardzo dobre pismo jest. I tam chyba 2 numery wstecz, czy poprzednio, tak. Nie, to tak, 2 wstecz. Jest artykuł takiego katechety wytrawnego, pełen sprzeczności, bo on tak mówi, sobie zaprzecza, ale właśnie to tak musi wyglądać. To teraz bardzo prosimy tak o mikrofon o pani w czerwonym sweterku. Dobry wieczór. Ja to mam takie pytanie, w zasadzie problem. Nie jest łatwo teraz, a to się nasila przez ostatnich parę lat, być w Polsce człowiekiem wierzącym i przyznawać się do tego. I tu ksiądz użył takiego świetnego określenia personel naziemny. I w mojej opinii, może jestem, no może to źle oceniam, ale właśnie ten personel naziemny nie pomaga nam być ludźmi, którzy jasno określają, tak, jestem człowiekiem wierzącym. Bo ja w poszukiwaniu miejsca, kościoła, gdzie się będę czuła na mszy świętej, jak na mszy świętej, przez taką turystykę odbywam często.
I nawiążę też do nauki lekcji religii. Czasami odnoszę wrażenie, szczególnie słuchając młodych księży, że chyba do seminariów idą, przepraszam za określenie, ale jakieś miernoty intelektualne. Oni nie potrafią głosić Ewangelii. Oni nie potrafią w kazaniach nawiązywać do Ewangelii. Ja nie chcę w kościele polityki, ja chcę Słowa Bożego. A ja właśnie przez to odbywam turystykę, bo nie, właśnie przez to, że nie chcę słyszeć polityki. I cała niechęć ludzi niewierzących, odejścia od Kościoła też wynika z postępowania tego personelu naziemnego. Czy, bo ksiądz jest tam gdzieś w środku, czy ten personel naziemny ma tego świadomość? I czy ma zamiar, czy kwitnie im w głowach coś takiego, że kurczę, całą naprawę świata muszę zacząć od siebie. Taki, z takim dylematem się zwracam. Pani, już jestem, zacząłem od ostatniego pytania, taki na oboczu, to się nazywa senior, ale taki emeryt jestem, więc tak może nie bardzo wiem, czy cały personel tak myśli, czy inaczej. Wiem tylko, że takie pozytywne przemiany w klerze zaczynały się zwykle od jakichś grup entuzjastów. Potem powstawały inne grupy ludzi, którzy zauważyli, tak dalej nie może wyglądać kler. Zaczynali inaczej żyć we Francji, mógłby opowiadać. Jakieś niewielkie grupy ludzi, którzy zaczynają stawiać sobie wyższe wymagania. Myślę, że też to jest z tym, z tą umiejętnością mówienia, to chyba też sprawa zaangażowania, że jak ktoś nawet znajdzie w internecie dobry tekst kazania i go się nauczy, czy jest dobrym mówcą, to jest co innego, ale ktoś, kto dzieli się tym, czym sam żyje, może być gorszym mówcą, a być świetnym kazanodzieją, w sensie takiego apostołowania. To jest... Tak, to jest duży, duży temat, który warto chyba rozmawiać w konkretnych społecznościach, rodzinach, zaprosić księdza, może czasem można z nim porozmawiać, zobaczyć, czy coś z tego może wyjdzie, może to nie są ludzie źli. Ma być, jest nowy jakiś sposób teraz, taki racjo, jak się nazywa, program wychowania seminaryjnego. Może teraz będziemy mieli fantastyczne produkty tego, tej instytucji. Jakimś cudem, a nie mdłe i podłe. Pani mówi, no, Pan Bóg wybiera czasem mdłe i podłe. Najbardziej mi się to podobało, co Pani powiedziała, że teraz trudno być chrześcijaninem, takim katolikiem i powiedzieć to, to świetnie, naprawdę to jest wymarzona sytuacja. Boję się sytuacji, gdzie jest łatwo być, gdzie nie jest łatwo nie być katolikiem, bo cała wioska jest katolicka, a ten nie chodzi do kościoła, no to jest jakiś... Ale kiedy jest trudno być katolikiem i powiedzieć o tym, to jest świetnie. To jest dobra wiadomość dzisiejszego wieczoru. Trudno jest być katolikiem i przyznać się do tego. To jest normalna sytuacja, przepowiedziana w Ewangelii przez Jezusa. Tak ma być. Wtedy, kiedy łatwo, kiedy ławą, kiedy wszyscy razem, kiedy umiłowany papież do umiłowanych rodaków, kiedy jesteśmy na placu, kiedy śpiewamy arkę czy tam barkę, to nie ma się z czego cieszyć. Wtedy jak jest trudno, to jest... Księdzem też jest trudno być teraz. Myślę, że jest trudniej niż dawniej. Jeszcze nie jest tak bardzo trudno, jak się człowiek dobrze ustawi, ale... Ale to też nie są dawne czasy komunistyczne. Tak, dziękuję za to pytanie i za tą konstatację, że trudno być katolikiem dzisiaj. To jeśli nie ma więcej pytań... Jest! To za... Ach, jest. Przepraszam. Panie w szarym swetrze.
A ja chciałam zapytać księdza, jaka jest najlepsza modlitwa? Czy później, przepraszam, jestem trochę jaka puchawy, jest najlepsza tak... modlitwa dla osoby wierzącej, a nie tak bardzo praktykującej? Odpowiedź jest na to jedna klasyczna. Nie módl się tak, jak nie potrafisz, tylko módl się tak, jak potrafisz. Taka jest najlepsza. Kończymy wobec tego, tak? Nie. Tutaj jest pytanie. Rząd trzeci. Pan w brązowym sweterku. Proszę księdza, tutaj jest dużo pytań o personel naziemny, o takie kwestie mocno pesymistyczne, a tym bardziej, jeżeli to jest chyba ostatnie pytanie, to może trochę by ksiądz zabawił się, jeżeli ksiądz będzie raczył zabawić się w proroka. To znaczy, tutaj pani redaktor mówiła o 2050 roku, który ksiądz wspomina w swojej książce. W takim razie, jakie będą losy, ale nie tego kościoła instytucjonalnego, hierarchicznego, nie księża, nie kler, nie. Jakie będą losy kościoła, nas wiernych. W tygodniku było bardzo dużo artykułów poświęconych na przykład losom kościoła we Francji, który w ogóle nie jest masowy, tam nie ma presji na masowość, bo oni już to przerobili. Są też przecież, jest też głos księdza Draguły, tak, z Czech. Czesi też doskonale przerobili to, jak źle presja wpływa na jakość wiary zwykłych obywateli, zwykłych wiernych, nie tylko tych mieszczan z klasy takiej średniej, z miasta, tylko również tych żyjących na prowincji. Jaka jest ta wiara i też jakie jest nastawienie Kościoła. I właśnie jedno moje pytanie jest to, gdyby oczywiście ksiądz raczył zaprorokować, jakie będą za te 30 lat, w 2050 roku, w jakim kierunku pójdzie polski, taki oddolny Kościół. I drugie pytanie, też związane z tym, jest takie, właśnie polski historyk, który czasem pisze dla tygodnika i mieszka na południu Francji, na wiosnę napisał taki artykuł o tym, jak trudne były negocjacje francuskiego rządu w latach 90. W sprawie prywatnych szkół, tak? I jak ten system został wypracowany, żeby niekatolicy też mogli do tych szkół zdawać i nie byli dyskryminowani, a zarazem, żeby szkoły prywatne katolickie mogły się we Francji w latach 90., co zresztą trwa do dzisiaj, ostać. Lewica coraz więcej mówi o konkordacie, chociażby Europoseł Biedroń i partia Razem. I tutaj też stąd pytanie, ponieważ ja jednak bym się skłaniał ku tezie, że księża są tylko naszymi przedstawicielami. Oczywiście nie mamy w Polsce takich praw, żeby ich wybierać lub odwoływać. Mówię bardziej też o takich księżach będących na wyższych szczeblach hierarchii, ale jednak są przedstawicielami, tak samo politycy. Jakie będą losy w tym 2050 roku relacji między państwem a Kościołem? Dziękuję bardzo. Państwo słyszeli, żebym ja prorokował. Nie jestem prorokiem, więc mogę tylko przypuszczać, wyobrażać sobie, śledzić, w jaki sposób postępują te procesy. Kiedyś pytałem kardynała Danelsa, prymasa Belgii, z którym rozmawiałem, czy sądzi, że w Polsce będzie tak jak w Belgii, gdzie Kościół bardzo zszedł właściwie z powierzchni ziemi. Tam zostały takie resztki kościoła i szkoły kościelne bardzo wysoko cenione i świetnie funkcjonujące. Ale ta laicyzacja bardzo daleko posunięta. Kardynał Danels powiedział, że u nas tak nie będzie nigdy, bo w Polsce płaciło się wysoką cenę w historii za to, żeby być wiernym wierze i Kościołowi, że to była rzecz, która w Polsce kosztowała drogo, że w Belgii nigdy tak nie było, że w Belgii nigdy nie bywali w takiej sytuacji. Zatem powiedziałem, ale kto to pamięta? No, kardynał twierdzi, że to nie chodzi o to, że to gdzieś istnieje w świadomości, więc tak zawsze wspominam te mądre zdania mądrego arcybiskupa, który jest wybitnym bardzo
myślicielem i przenikliwym obserwatorem, że może coś w tym jest, nie? Że ta tradycja stawiania wysoko w hierarchii wartości, wartości religijne i kościelne, że ona gdzieś tam jest wpisana w nasze DNA polskie, że tak się łatwo tego nie pozbędziemy. To takie zastrzeżenie na początku, że mam nadzieję, że to nie obróci się w taką klęskę. Natomiast to, co niewątpliwie można przewidywać dzisiaj, oczywiście są rzeczy niespodziewane, Pan Bóg jest mistrzem rzeczy niemożliwych. To pierwsze rzucające się w oczy zjawisko to jest spadek liczby kleru. Że tego jeszcze się nie odczuwa, bo jeszcze staruszkowie są krzepcy, jeszcze się trzymamy jakoś, łatamy dziury, jeszcze ten średnie roczniki jeszcze nie są takie całkiem zdziedziałe, więc to jakoś funkcjonuje. Ale można obliczyć, w którym roku to się zacznie odczuwać, że będzie kłopot z personelem. I to chyba jakoś wpłynie na funkcjonowanie tego Kościoła, który się tak bardzo na księżach opiera. Że u nas funkcjonowanie Kościoła opiera się na księżach. Jak my się wszyscy zestarzejemy i częściowo poumieramy, to zacznie to się zmieniać. Teraz jest pytanie, czy miejsce świeckich wreszcie w Kościele w Polsce o tyle się zmieni, że odpowiedzialność za Kościół będą dzielić z duchownymi, czy nie? To jest szalenie ważne pytanie. Kto ma kasę? Prosta rzecz. No ale jednak my niechętnie dzielimy się znajomością kasy parafialnej ze świeckimi. Możemy powiedzieć, jakie wydatkiśmy ponieśli. To jest, myślę, jedno, że tutaj w miejsce świeckich może nagle okazać się koniecznością, tak jak w Brazylii, gdzie nie ma tych księży, więc świeccy prowadzą różne takie czysto kościelne nawet działalności, jak przygotowanie do małżeństwa, jak liturgia, nie msza, ale takie liturgie różne. Drugie pytanie to jest ten proces odchodzenia od Kościoła młodego pokolenia, które widać gołym okiem jednak, że ta generacja, która przychodzi, która jest dzisiaj w szkołach i na uniwersytetach, ona nie zasili tak tej społeczności wierzących, jak w czasach komunizmu, gdy to było sprzeciwem, jak przed wojną, nie wiem jak było przed wojną, ale zawsze mówię, że przed wojną to dopiero było dobrze. Że tu mamy problem liczebności wiernych i teraz ci wierni z kolei będą, pani mówiła tak o wędrówkach. Ja nie wiem, czy to są koniecznie wędrówki. Wystarczy znaleźć jeden kościół, gdzie jest sensowna liturgia, sensowny ksiądz, sensowne kazania. I tak się dzieje, że są w tym samym mieście kościoły pełne ludzi młodych i kościoły, gdzie młodych się prawie nie uświadczy. Nie? Dlatego, że ten młody człowiek przychodzi tutaj i tu czuje, że on jest rozumiany i że jego rozumieją, się mówi jego językiem. Gdzie nie są takie jakieś dwa światy, które się w ogóle nie spotykają. W Polsce taką rolę odgrywają Dominikanie, mi się zdaje, że oni uchwycili jakąś dobrą długość fali, że się stali takim miejscem i to w wielu miejscach widziałem, że to jest miejsce, gdzie młodzież odnajduje dla siebie. Też nie wszyscy. Są ludzie, którzy tam pochodzą i mówią, że nie. Więc myślę, że tej pozornej masowości, czy pozornej, bo to należenie do Kościoła, no tyle ma motywów rozmaitych i politycznych, i tradycyjnych, i rodzinnych, i
to nie jest ta wiara z wyboru, głębokiego, świadomego wyboru. Nie zawsze ludzie z głęboką wiarą z wyboru wiążą się z Kościołem jako instytucją. Są bardzo wierzący, a z tą instytucją mają różny związek i tak dalej. Więc to się na pewno zredukuje w Polsce. Nie widzę perspektyw, żeby to się w tej chwili miało zmienić. Oczywiście przyjdzie taki moment jak we Francji, że tam jest w tej chwili taka fala powrotu znowu do Kościoła. Trochę na innych zasadach, ale jest powrót do Kościoła. To myślę zmobilizuje personel. Z dwóch powodów, że raz, że widzą, że tutaj się to jakoś nie udaje, że trzeba inaczej. A poza tym ze względów czysto materialnych. Nie będziemy można utrzymać tych parafii, które są. No, te parafie, które mają parę kamienicy, mogą żyć z czynszu, czy jakieś tam inne środki uboczne, co jeszcze będą istniały. Ale no, parafie u nas jednak utrzymywane przede wszystkim przez wiernych, nie? I to się też odbije jakoś na, że to może przestanie być atrakcyjne, bo dzisiaj być księdzem jest jednak atrakcyjne materialnie, tak, że jednak ksiądz to ma zabezpieczone życie, no, byt. Lepiej, gorzej, ale nawet zapewnione miejsce w domu dla księży emerytów na starość. Nikomu nie życzę, no ale w każdym razie jest tam do wytrzymania jakoś z pewnością lepiej niż w jednym domu starców opieki społecznej. Więc weszliśmy w taki czas próby. Sprawa pedofilii w Kościele jest takim ociosaniem z grubsza, z takich najgorszych przywar. I to jest chyba czas zbawienny, że to jest w tej chwili. Że ten wrzut został przecięty. No śmierdzi potwornie, nie? Ta ropa nie tak wypływa dziarsko, ale ten wrzut jest przecięty w tej chwili, po latach. A to nie jest jedyny problem. Więc mówiąc krótko, bardzo ciekawa jest ta przyszłość Kościoła. Bardzo ciekawa, ponieważ jestem wierzący, jestem przekonany, że jeszcze tutaj w grę wchodzi działanie Ducha Świętego, który ma takie niesamowite pomysły. W momencie, kiedy właściwie to wszystko się powinno rozpiszyć, nie? Jak już otwarły się bramy do świata kapitalistycznego, no to nam dał na ten moment zakrętu Jana Pawła II. No on przytrzymał ludzi, że to się wszystko nie rozsypało na zakręcie. No ale weszliśmy w zakręt, Jan Paweł II umarł i teraz musimy już sami budować dalszy ciąg. Może coś Pan Bóg wymyśli takiego ciekawego, że to będzie odrodzenie. Na razie tak sobie nie bardzo widać. No i myślę, że w tej przyszłości szalenie ważne są te wszystkie miejsca zaangażowanego, żywego Kościoła w rozmaitej formie. Tak jak ksiądz Krawiec, który się zajmuje tymi, którzy wychodzą, jak siostra Chmielewska, to jest jej termin, ten personel naziemny, to jest siostra Chmielewska. Przecież są twarzą Kościoła. To jest tutaj chyba ten nurt, gdzie życie Kościoła naprawdę płynie. Że nie w procesjach, w pielgrzymkach, w wielkich nabożeństwach. Proszę bardzo, to jest potrzebne ludziom, jak chcą, niech mają, ale nurt Kościoła, taki główny nurt, to płynie tam, gdzie jest siostra Chmielewska, gdzie jest ksiądz Krawczyk, gdzie są ci ludzie właśnie, którzy zajmują się. No i taki papież nam się trafił, szalony, który bierze poważnie Ewangelię i mówi: ludzie, ten Kościół w ogóle nie przypomina Pana Jezusa Chrystusa. Co wyście tu pobudowali? Są tradycje bardzo czcigodne, ale one nie mają nic wspólnego z Ewangelią, nie? Ale to jest tak łatwo powiedzieć. Dla papieża Franciszka. To zapraszamy Państwa teraz na parter razem z księdzem Adamem Bonieckim. Bardzo dziękujemy. Co? No będzie ksiądz podpisywał książki. A na parter? Na parter, tak. A to nie tu? Nie. Dobrze. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność, za pytania księdzu Adamowi Bonieckiemu, za spotkanie. Jak zwykle mądre, ciepłe, bardzo potrzebne. Dziękuję.